Najtańszy, ale trzeba by na pewno 27 podstawowych produktów jest 20% tańszego od Biedronki. Ale 27 produktów mnie nie interesuje. Mnie interesują produkty dietetyczne, te, które spożywam na diecie. Gdzie będą tańsze? Czy tutaj? W Lidlu? A może tutaj? Więc zostań na chwilę, idziemy testować. Pierwszy produkcik, Camembert naturalny 4,19. Filet eko zazwyczaj jem, ale jego tutaj nie pokazujemy, więc bierzemy ten zwykły filet, jaki jest najtańszy po prostu. No to on kosztuje 16 zł za kilogram w Lidlu. 16 zł za kilogram fileta z kurczaka. No i taki popularny produkt również, serek wiejski. Tutaj mamy z Piątnicy 2,82, a z Pilosa, czyli sieciówki lidlowskiej, złoty 49, bo jest akurat jakaś promka. No i na pewno na uwagę zasługuje również to, że w Lidlu takich fit produktów jest zdecydowanie więcej. Jest to na mega, mega plusik. Mam jeszcze cornflakesy. Weźmiemy te po prostu markowe, jeśli chodzi o dane sklepy. Tutaj taka paka, widzę, wielka, pół kilograma, jest za kwotę 6,37. Płatki po treningu przykładowo jako szybki posiłek, czemu nie? I jeszcze weźmiemy jakieś inne słodkie. I mamy tutaj kuleczki 500 gram 7 zł w Lidlu. Taka właśnie cena. A teraz weźmiemy jeszcze płatki owsiane. Tutaj widzę, że są jakieś wielkie opakowania. No nic, weźmiemy takie mniejsze, bo nie wiem, czy w Biedronce są takie wielkie paki. Mamy tutaj owsiane zwykłe, tyle że błyskawiczne. 500 gram. Ile? No te. 99 groszy? Rany. To ja nie wiem, czy Biedronka to przebije. Dobra. A teraz oczywiście nie może się obyć bez dobrego źródła węglowodanów. Jeśli chodzi o ryż. Kilogram ryżu złoty 49? Rany, co w tym Lidlu? Tak tanio. Ale weźmiemy woreczkowany przykładowo. 150 gram, 4 torby. Mamy za 3,39. I do tego weźmiemy jeszcze inny, czyli basmati za pakę 4 razy 100 gram. Mamy piątala. Tak. I teraz mamy do wyboru. Źródła tłuszczu, więc oliwa z oliwek jako pierwszy bazowy produkt. Co by tutaj wskazać? No weźmiemy kilka rodzajów, żeby można było porównać. Tutaj mamy jakąś grecką, włoską. W każdym bądź razie za litr 59,98. Tutaj mamy za litr, widzę, że tańsza 46,65. Dobra, nie ma tutaj orzechów takich jak chciałem, ale mamy tutaj pół kilograma nerkowców. Cena to 24. Więc za 100 gram wychodzi 4,80. Myślę, że spoko cena tak w ogóle. 4,80. W ogóle jestem zaskoczony tymi cenami, bo te produkty fit, no to tutaj ryż, płatki owsiane 99 groszy, ryż, złoty 40. Akurat chyba trafiliśmy na promocję. No i co, no jeszcze jajka, podstawa diety. Tutaj mamy kromiczkę 4,99 za jajka, klasa, znaczy wielkość L, ale to są te, wiecie, najtańsze. No to weźmiemy najtańsze jajka, rozmiar L4,99, ale weźmiemy jeszcze je, o, ściółkowe, również L8,99. Te dwa modele jajek sobie za chwilę porównamy. I jeszcze mamy tutaj... Tak, widzicie, te fit różne produkty, no to weźmy pod uwagę czy taki jogurt. Taki jogurt 5,3 kosztuje, i ma białka 35 gram, za litr 14,37. Weźmy jeszcze pod uwagę, ja wiem, coś takiego jakoś, to jest protein, jogurt to jest jogurt, co? To weźmy może jakąś kaszkę, żeby też była. No nie, no to są takie ceny, wiecie, 4 zł, 4,20, 4,99. W takich granicach są tutaj właśnie za te produkty ceny. I w kubeczku jest zazwyczaj od 20 do 24 gram białka. Spójrzcie na to. Nie widziałem nigdy czegoś takiego wcześniej. Takiego pomidora. Ale dobra. Odnośnie, bo jesteśmy w alejce. I jeszcze mamy takie właśnie oliweczki. Codziennie sobie je wsuwam. Biorę sobie taką torbę. Na dwa posiłki rozdzielam, jest idealnie. A za taką paczuszkę mamy 2,19. A za kilogram 31,29. Tak to wygląda. No i taki koszyczek zakupowy mamy zrobiony w Lidlu. Biorę to, idę, kasuję, cena, wychodzimy. No i przemieszczamy się do Biedronki. Zobaczyć, czy te 20% jest fikcją, czy raczej prawdą. I dobra. Tutaj mamy jakieś jajeczka teraz, z tego co widzę. I mamy tutaj jajka ściółkowe, Elki 8,99.
No ale ogólnie jeszcze chciałem wam pokazać mięso, jakie ceny mięsa, no i porównać ceny odżywki białkowej. A tutaj tylu rzeczy nie ma, naprawdę tylu rzeczy nie ma, dodatkowo no kurczę, spójrzcie na to. Te alejki, te palety, no kosmos jakiś. Ale zresztą no dobrze wiecie jak to jest, więc porównanie tych dwóch sklepów, no ja wybieram jeden zdecydowanie i zdecydowanie jeden. Nie muszę chyba mówić który. A jeśli chodzi właśnie o cenę fileta, mięsa, no to weźmiemy cenę aktualną z gazetki, będzie najprościej. I tutaj mamy nerkowce, tutaj są nerkowce, cena 9,39 za paczkę 155 gram, więc 60,32 za kilogram. Teraz już nie pamiętam jakie były ceny w ogóle w Lidlu, więc to akurat dobrze, bo nie jestem w stanie teraz zareagować i porównywać, będę to dopiero porównywał podczas montażu i będziemy widzieć wtedy, gdzie lepiej, gdzie taniej, gdzie drożej. No i tak, tutaj mamy teraz płateczki. Przedtem w Lidlu pokazywałem pół kilograma płatków i tam była chyba dobra cena, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy 2,95, co? Więc tutaj jest taka właśnie różnica w płatkach. A tutaj mamy o, też te właśnie kukurydziane markowe, biedronkowe i za pół kilograma mamy 6,37. Taka jest różnica, tak to wygląda i widzę, że mamy też tutaj chopki. Półkilogramowa paka, elegancko i cena chłopki 6,99. Kolejny produkt. Biedronce to jest rozpierdol za wszystkimi, nie? Patrz. I tutaj no, chciałbym wam dzisiaj pokazać oliwy, no ale mam tutaj przeszkodę naturalną. Ale no tak zerkniemy no jakoś, co tutaj wam mogę pokazać. O, tutaj mamy tą tańszą oliwę, z tego co widzę to jest cena 56 zł za litr. Tutaj mamy 61 prawie za litr, a tutaj chyba jest najtańsza biedronkowska oliwa i to jest 46,65 za litr. Taka jest cena oliwy. A idąc dalej zobaczymy na serek wiejski, taki biedronkowski serek wiejski, złoty 79 napisane markerem, a z piątnicy, bo też takiego tutaj mamy, jest 2,82. No od razu tutaj mamy ryże, no i mamy tak, ryż, widać, elegancko widać, ryż długoziarnisty, kilogramowa paka 3,99, a jeśli chodzi o basmati, to taki sam 4,99 i już nie pamiętam jakie pokazywałem, więc pokażę to jaśminowy 3,59. I są również te fit produkty, ale no jak sami widzicie jest ich znacznie mniej i ceny też tutaj są podobne ceny jak w Biedronce. I to są te produkty, których nie znalazłem tutaj w Biedronce. Filet 19, Camembert, podobna cena, chyba taka sama nawet. No i ryż też taka sama cena. I zakupy zrobione, nie no, nie żebym mówił, że akurat cała sieć jest zła, no bo tak nie jest, no nie jest, ale no w większości sklepów, no nie oszukujmy się, ale nie jest tak, jak być powinno. Ten akurat do nich należy, choć są takie u nas na przykład na Wiosce, jest fajny sklepik tej marki i jest wszystko w porządku, ale no jeśli chodzi o produkty, nie wiem, zapomniałem jakie były ceny w Lidlu, więc teraz skakujemy po prostu na komputer, ja to biorę, montuję, zestawiam jedno, drugie i patrzymy na porównanie, jak to będzie wyglądało. No i mamy czas na podsumowanie. Tutaj szybko w notatniku zapisałem listę produktów. Kilka produktów mamy podobne. Camembert, serki wiejskie, cornflakesy, ryż też jest w podobnej cenie, oliwa z oliwek również, ale już produkty takie jak orzechy nerkowca, jajka, filet czy płatki owsiane. Mamy już tutaj no, naprawdę spore różnice. I te różnice sprawiły, że w Lidlu zakupy wyniosły 148 zł i 36 groszy. Liczyłem to oczywiście także oliwa za litr, nerkowce, cena za kilogram. No wiecie, tak żeby było jak najlepiej do policzenia. Przykładowo ryż, płatki owsiane, no cena jednostkowa, cena za paczkę. A w Biedronce za te same zakupy musieliśmy zapłacić 172 zł i 51 groszy. Więc patrząc na to w perspektywie procentowej, wstęp filmu, czyli 20% taniej w Lidlu niż w Biedronce, nie jest prawdą, ale jest to
dosyć bliskie prawdy, bo patrząc na produkty Fit, które ja wybrałem, no mamy tutaj 16% i 27% taniej za te same tak naprawdę zakupy. O jakości produktów, no i ogólnie przyjemności zakupów już tutaj nie będę wspominał, bo jest to kwestia indywidualna. Jeśli chodzi o cenę, no to wszystko widzimy czarno na białym. Dzięki za oglądanie, widzimy się następnym razem. Wrzućcie jakiś suba i łapeczkę w górę. Hej!